73-78 to wynik meczu Anwilu z Prokomem. Tym razem moim gościem będzie komentator TVP, pan Piotr Soprzyński. Panie Piotrze, jak się podobało to spotkanie? Emocji nie brakło. Anwil mógł to wygrać, ale końcówka? Co zdecydowało w końcówce? Fenomenalny Łódź, może coś jeszcze, że Prokom jednak wygrał? Wszystkiego po trochu oczywiście z tych rzeczy, o których pan wspomniał. Mecz był piękny. Bardzo dobrze się stało, że na koniec sezonu zasadniczego było takie widowisko. No i następny taki mecz może się przydarzyć w tym playoffie dopiero w finale. Oby tak było, oby takie piękne mecze były i tak jak najwięcej. Natomiast jeśli chodzi tutaj o rozegranie ostatnich minut meczu, no widzieliśmy zupełnie inne podejście obydwu trenerów do rozegrania tego meczu. Trener Griszczuk grał jak gdyby dwiema różnymi piątkami w różnych kwartach, prawda? Kwarty nieparzyste rozpoczynała pierwsza piątka, kwarty parzyste zupełnie inna i to się sprawdzało do pewnego momentu. Tutaj właściwie Anwil mógł wygrać nawet do ostatniej minuty. Okazało się, że popełnił błędy. No, był rzeczywiście, trochę szkoda o tym mówić, błąd Andrzeja Pluty, który podał w poprzek boiska, był przechwyt, punkty, potem poprawka przy rzutach wolnych Quintela Ursa. Były oczywiście kontrowersje. Myśmy sami wychwycili taką sytuację, kiedy wracający do obrony Jan-Henryk Jagla faulował, biegnąc za zawodnikiem z piłką, za Krzysiem Szubargą. Nie atakował piłki, a jednak sędziowie nie odgwizdali wtedy faulu niesportowego, który jak wiadomo skutkuje nie tylko rzutami, ale i posiadaniem piłki. Chwilę wcześniej pod koszem była też sytuacja faulu umyślnego, faulu przy z kolei na Jagli dobijającym piłkę i tam Kamil Hanas takie przewinienie niesportowe dostał. Stąd oczywiście może powstać kontrowersja, dlaczego tak, a nie inaczej, no ale o to trzeba by zapytać sędziów. Natomiast piękna walka do samego końca. Aseko, no nie trudno zauważyć, że zawdzięcza w dużej części ten sukces Quintelowi Woodsowi. Aseko grało dzisiaj słabiej moim zdaniem niż w Eurolidze. Słabiej również zagrał David Logan, drugi z asów drużyny z Gdyni. Miał słabą skuteczność z gry, lepiej nieco oczywiście przy rzutach wolnych, ale myślę, że to przede wszystkim Quintel Woods i jego najważniejsze trafienia w tym meczu przesądziły, że to właśnie Aseko wygrało. W takim razie, co pańskim zdaniem ten mecz pokazał tak naprawdę? Czy ten mecz pokazał, że Prokom może już wszystkim pomachać i odjechać sobie daleko w tej lidze? Czy ten mecz pokazał, że na przykład Anwil ma realne szanse, żeby walczyć z nim nie tylko u siebie, ale i na wyjeździe? Bo był taki moment, że w czwartej kwarcie na początku Prokom wysłał tę swoją całą armadę, bo strach wyraźnie zajrzał mu w oczy. Absolutnie nie można powiedzieć, że po tym meczu widać, że Prokom jest najlepszy i nikt z nim nie powalczy, a zwłaszcza Anwil. Nie. Spotkały się dwie najlepsze drużyny sezonu zasadniczego. Tutaj stawką było wyłącznie pierwsze miejsce. Ani Anwil, ani Prokom już nie mogły spaść niżej. W związku z tym nie byłoby przypadkiem, gdyby te dwie drużyny dotarły także do finału. A co będzie w finale, który jest jedyną serią w tym sezonie rozgrywaną do czterech zwycięstw? Bóg raczy wiedzieć. Zobaczymy. Na pewno w tej hali ograć Anwil jest niezwykle trudno i to dzisiaj było widać. No, zauważyliśmy wszyscy, że losy zwycięstwa były nierozstrzygnięte aż do ostatniej minuty. W finale, w każdym meczu może tak być. I tu, i w Gdyni. Pamiętamy mecz w Gdyni. To było już dosyć dawno temu. To była głęboka zima. Ale wtedy Anwil też walczył. I też nie był bez szans. Więc wiadomo, że Aseko Prokom jako uczestnik Elite Eight w Eurolidze, jako drużyna, która osiągnęła najwięcej w historii naszych klubowych występów w pucharach europejskich, musi uchodzić za faworyta. Aseko Prokom, który ma Quintela Woodsa, Davida Logana, a więc koszykarzy, za których w tej chwili dobre hiszpańskie kluby są gotowe wyłożyć naprawdę spore kwoty, musi być uznawany za faworyta. No, także jako drużyna, która wygrała sezon zasadniczy. Ale widać, że Anwil jest drugą siłą w naszej lidze w tej chwili i spokojnie może walczyć. Jeszcze odnośnie terminarza właśnie dwa słowa. Półfinał skrócony do serii do trzech zwycięstw. To pokłosie tego, że telewizja chce zdążyć przed mundialem, czy tak? W takim razie to oznacza, że będą wszystkie mecze pokazywane? Jak to wygląda właśnie z perspektywy TVP? Przede wszystkim plany były zupełnie inne, a ich zmiana, no nie musimy tłumaczyć, dlaczego nastąpiła. To jest problem żałoby narodowej, katastrofy, która miała miejsce i konieczności korektur tego planu. Więc on niewiele zresztą, jeśli chodzi o plany pierwotne, się zmienił. Ten ostatni mecz finałowy jest w podobnym terminie, tam zdaje się są dwa dni różnicy. Myślę, że nawet Polska Liga Koszykówki, wiedząc, że finały miałyby być rozgrywane gdzieś pod mundialem piłkarskim, nie pójdzie na takie ryzyko. Żadna liga nie pójdzie na takie ryzyko, no bo trzeba po prostu wiedzieć, z czym się mierzymy.
potraktujmy to jako wyjątek od reguły w sytuacji zupełnie losowej, jaka nastąpiła. No, to jest rzecz niezależna od nas i myślę, że po prostu trzeba tak jak kilka sezonów temu zagrać półfinały do 3 zwycięstw i potem finał normalnie do 4. Już na koniec. Chciałbym na koniec zapytać po tym, co pan tutaj dzisiaj zobaczył. Jak pan myśli przed playoffami, na co stać tutaj drużyna Anwilu, nasz tutaj wrocławski Anwil, co Anwil może ugrać? Czy to jest srebro, czy to może będzie jeszcze jakiś inny wynik? No, to jest oczywiście wróżenie na podstawie takich dosyć wątłych przesłanek. Zobaczymy, co się będzie działo. No, wiadomo, że w tej chwili, gdyby wszystko dobrze miało iść, no to Anwil jako startująca z drugiego miejsca do tej fazy sezonu drużyna nie wpadnie ani na, jeżeli dobrze pamiętam, Słupsk, ani na PBG Basket, prawda? Bo to już wiadomo, że to jest para z pierwszym zespołem. No i potem ta cała drabinka odpowiednio dostosowana. Wiadomo, że z kolei potem jest takie starcie Trefla, zdaje się, potencjalnie z Turowem, a potem zwycięzca jest dobierany właśnie do tej ścieżki Asseco Pro Como, czyli teoretycznie możliwe są tam takie derby między starym Prokomem, czy tam starym Treflem i nowym Treflem, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Anwil ma w tym momencie swoją drogę, no i musi ją przebyć, to nie ma zmiłuj. Ale sądząc po tym, jak ten zespół został ustawiony przez trenera Griszczuka i jak sobie radzi w tym sezonie, na razie myślę, że można być spokojnym. No to jest chyba najważniejszy cel w tym sezonie. Anwil, przypomnę, w zeszłym sezonie w finale nie grał, więc chodzi o to, żeby wrócić, żeby w tej hali znowu były takie fenomenalne widowiska, a co się wtedy zdarzy, nie wiadomo. Wszystko, co powiedzieliśmy i o Anwilu, i o Asseco Pro Comie, w tej chwili pozostaje w mocy, ale co będzie za miesiąc, kiedy dojdzie do już decydującej fazy sezonu, to zobaczymy wtedy.